Znany i uwielbiany Artur, który zdobył serca widzów swoją charyzmą i sprytem, powrócił na ekrany. I nie. Nie mówię tu o tym kasztanie Arturze Szpilce, a nieco poważniejszej renomie. Artur Baranowski, jak powszechnie wiadomo, jest jednym z największych fenomenów w krainie cebuli. Swoją popularność zdobył dzięki występowi w 1 z 10, gdzie rozpierdolił system i prowadzącego na łopatki. Ziomal, jak się okazało, znał odpowiedzi na pytania, które nawet nie zostały jeszcze zadane i nawet sam ChatGPT chyli czoła przed przystojniaczkiem. Pan Artur jest ekonomistą? Przyjechał do nas ze Śliwnik i był pytany 8 razy, zachował wszystkie szanse, więc ma 3 punkty. Niestety, Mirabelka nie dotarła na finał imprezki, bo uznała ją po prostu za niewartą jego uczuć. Czy Artur po nieco burzliwym zakończeniu przygody w 1 z 10 będzie w stanie teraz zmierzyć się z większym wyzwaniem? Tej i wiele innej zabawy w dzisiejszym odcinku na kanale. Kliknij subskrypcję, jak jesteś nowy i baw się razem z nami pomidorami. Łapcie suchara. Lekarz ogląda zdjęcie rentgenowskie pacjenta i ogromnie się dziwi. Panie, masz pan zegarek w żołądku. To nie sprawia panu żadnych problemów? Etam, nie sprawia. Może trochę przy nakręcaniu. Zapraszam. Czy wie pan, wiem i tak 40 razy. Wygląda na to, że może wiedzieć wszystko. Takiego finału w teleturnieju 1 z 10 jeszcze nigdy nie było. Nadszedł wielki dzień dla telewizyjnych kibiców i miłośników dreszczowca intelektualnego. Pan Artur, Sigma jak się patrzy, znów zasiadł na fotelu uczestnika, tym razem w teleturnieju Wabank. Rozpoczynamy Wabank, teleturniej wiedzy i ryzyka. Wabank, moi drodzy, szanowni państwo, jest programem emitowanym wyłącznie dla plebsu. Banglawszy na antenie TVP2 od setek tysięcy lat dostarcza wiele hecy i radości starym babom. 3 kwietnia bohater uniwersum powrócił do żywych. To właśnie wtedy wyemitowano 747 odcinek Wabank z jego udziałem i tu znowu postawił na swój legendarny amulet w postaci czarnego golfa, czym zaskoczył swoich odbiorców. Przez pierwsze minuty adept z krainy kukurydzy widać, że był lekko poddenerwowany. Nie dali bidulkowi dojść do głosu i zaparkować auta w strefie dla VIP-ów. Gdy Artur w końcu złapał oddech, a nerwy poszły w odstawkę, poznał swoich rywali przy stole teleturniejowym. Maciej z Wrocławia zaczął przygrywać wstępnym rozmowom, opowiadając o pasji, jaką jest pięściarstwo. Marek natomiast interesuje się morsowaniem. A co z naszym Mądralińskim? Otóż jak to się mówi, nie dla psa, że tak powiem, kielbasa. Ten interesuje się kostką Rubika, bo tylko ona rozumie jego potrzeby. Sam dumnie stwierdził, że jego rekord wynosi 15 sekund. 15 sekund. Takiej szybkości nie spodziewałby się nawet sam Rubik. To jest nie ten Rubik, a ten Rubik. Ten wynalazca kostki Rubika. Ten to kasz, jak się patrzy. Ten to ziomal jakich niewiele. W pierwszej rundzie nasz bohater nie mógł nawet pomarzyć o pierwszym miejscu. Ktoś zrobił to lepiej. Marek, chwalebny mistrz morsowania, oraz Maciej, który wydawał się mieć coś w sobie z Puncha, z Punch i Judy. Co ty pierdolisz? A co z Arturem? Prócz paru ziko na koncie i smutku wypisanego na twarzy, raczej niewiele. Ale nie byłoby to prawdziwe wyzwanie, gdyby Artur nie miał szans na odrobienie strat. W drugiej rundzie wstał jak mały Dawid, gotów stawić czoła plebsu. Wiedział wszystko o chrząszczach, pannach na niebie, a nawet o stolicach Galicji i Katalonii. Ale czy to wystarczyło, aby odeprzeć atak rywali? Niestety nie. Ale jak to w życiu? Wygrana wisi na włosku, a kolejne pytania mogło wywrócić wszystko do góry nogami. Artur postanowił zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę, a może lepiej powiedzieć na jedną rybę. Ale czy jego strzał był celny? Nie wiem. Widownia myślała, że chłop wejdzie i poskłada wszystkich na łopatki, ale tym razem nie. Po swoim spektakularnym występie w 1 z 10 Artur Baranowski znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Dziennikarze przyjeżdżali pod jego dom, a nawet wsadzili mu nadajnik GPS do dupy. On wolał pozostać anonimowy, bez atencji z TikToka czy gówno lalek z Instagrama. Nie udzielał wywiadów, nie wypowiadał się publicznie, przestał gotować ulubione pyry z balasem. W jego imieniu wypowiedział się m.in. ojciec i tu cytuję: mieszkamy tu spokojnie, cicho, a tu nagle wszyscy chcą rozmawiać z synem. On nie ma na to siły, nie jest przygotowany, nigdy by tego nie wytrzymał, człowiek by zwariował, mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Dodał również, że od tego momentu dzwoni cała rodzina wraz z kolegami ze studiów. Wszystko to po to, by zyskać trochę ciepełka od pana Mirabelki. Nawet sołtys wsi Śliwniki pokusił się o małego klapsa w pupę dla Arciego. Ponownie cytuję: nieśmiały, spokojny, skromniutki. W jego wieku czasem chłopaki jeszcze rozrabiają, a on ma 28 lat, a jest z niego bardzo dojrzały facet. Przyznał wirtualnej Polsce. No cóż, kiedyś z wypierdolonym
Polania szyb na przystankach wyrastało się w wieku lat 17. Dziś niektórzy przed 30 mieli dalej w głowie gówna żeria. Swoją drogą, jakim przegrywem trzeba być, żeby, jak to powiedział pan Sołtys, rozrabiać w wieku 28 lat? Obawiam się, że w tym wieku to nic innego jak przypadek niedojebania mózgowego lub zwykła plepsowatość wyssana z mlekiem matki. A kojarzycie panią Wodziankę od pana prowadzącego Tadeusza? Ta to dopiero nawaliła fejmu przez ostatnie lata. Słynne stały się urywki, gdy to któryś z rzędu uczestnik chce poderwać i zasmakować jej owoców. Niestety na próżno. Pani Sylwia wręcza pamiątki udziału w finale. Dziękuję pani Sylwio, ten luksusowy pobyt w hotelu dla dwóch osób chciałem zaproponować ja pani. Dziękuję bardzo za grę. Gratuluję wygranej. A pani Sylwia będzie. Dziękuję bardzo. To nie ze mną proszę to konsultować. Co do Baranowskiego, miejmy nadzieję, że dostanie w końcu jakiś angaż na Fame MMA. Piszcie w sekcji komentarzy, z kim mógłby zawalczyć. A kojarzycie Tigera Bonzo? No witam wszystkich. Komentarze są niezłe o mnie, że ty chuju, ty debilu i inne rzeczy. Jak nie kojarzycie, to może nawet i lepiej. Tak czy owak nagram o nim odcinek, tutaj macie anotację. Bawcie się, elo.